Witajcie kochani na kolejnym horoskopie w kolejnym tygodniu. Witam Was serdecznie i oczywiście na samym wstępie cudownie, że jesteście jak zawsze. Dziękuję za Waszą obecność, za to, że jesteście tu aktywni, komentujecie, polubiacie to, co Wam się podoba. To jest dla mnie taki fajny, wymierny kierunek, co dalej robić, co Wam się podoba, co lubicie oglądać. To jest dla mnie bardzo ważne jako twórcy. Dziękuję Wam serdecznie za całą uwagę, Waszą energię tutaj włożoną, zaangażowanie. To jest naprawdę piękne. To mnie motywuje, inspiruje, pobudza mnie do dalszego działania. Dziękuję, 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 kochani. To naprawdę znaczy dla mnie więcej, naprawdę dużo więcej niż Wam się nawet wydaje. Każdy komentarz, każde polubienie, to jest dla mnie cudne. Dziękuję. Oczywiście, jak zawsze, są to czytania ogólne, więc bierzmy, co rezonuje, co nie rezonuje. Zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć, jest dla nich to ważne na dany moment. Pamiętajcie, kochani, że w czasie premiery, w tym tygodniu premierowym, jest to horoskop na ten czas, na ten tydzień, ale kiedy ja zdejmuję już daty z tych horoskopów, one stają się bezterminowe, po to, żebyście mogli częściej korzystać z tych informacji, które tam są przekazane. I wierzę głęboko, że wyższa jaźń każdego z nas tak nas prowadzi, że jeżeli przyciągnie Ciebie tytuł czy też okładka i poczujesz rezoning z danym materiałem, zanim go jeszcze widzisz, to jest ważne dla Ciebie i coś tam jest dla Ciebie istotnego, żeby to usłyszeć i na dany moment może to jest jakaś rada, podpowiedź, może jakaś kwestia, gdzie masz jakieś rozterki, obejrzysz, coś Ci się może wtedy rozjaśni, więc warto zaglądać. No i oczywiście możecie buszować śmiało po kanale dowolnie, bo w otwarty sposób nagrywam, więc możesz z kosmogramu tutaj poszukiwać informacji ze słonecznego swojego znaku, księżyca, ascendentu, co często bardziej rezonuje niż właśnie samo słoneczko, ale oczywiście z każdej innej planety. Jest to otwarte, więc śmiało i dobrowolnie możecie tu buszować. Oczywiście zapraszam na nowy kanał Tarot i Orakle, gdzie dużo różnych fajnych rzeczy się dzieje. Karty możecie pooglądać, w piątki mamy zawsze odcinek na temat nauki tarota, przeróżności, tam Wam będę wrzucać kolejne tematy, także kto ma ochotę, zapraszam. A dzisiaj, kochani, zobaczmy już, co to w tym tygodniu dla nas. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca, witajcie, kochani, na czytanku, na obecny tydzień, wyższej jaźni, bardzo proszę, dla koziorożców, wyższa jaźni, bardzo proszę, dla koziorożców. Dobra, dwa pentakle, co dalej? Sprawy prywatne na razie robimy, relacje, związki, miłość. O, dwa pentakle, sześć pentakli, ciekawe. I rycerz mieczy. Okej. Tutaj, kochani, ja czuję, że może być jakaś potrzeba dyskusji z kimś, albo ktoś przychodzi, żeby z Tobą o tym pogadać, przedyskutować. Chodzi o jakieś wyrównanie, chodzi o jakąś równość w czymś. Dwa pentakle tutaj pokazują, że dasz radę. Tu trzeba dobrze się zastanowić, jak to załatwić, jak to ogarnąć, jak to zrobić. Ale ty jesteś w stanie to zrobić i jesteś w stanie doprowadzić to do równowagi właśnie. Może chodzi po prostu o pieniądze pomiędzy znajomymi, może przyjaciółmi, może nawet w małżeństwie będziecie tutaj jakoś się dogadywać. Nie ma tutaj takich typowych kart, ale no może tu gdzieś chodzić o intercyzę też. Albo takie zabezpieczenie, no bo tak jest, kochani, że jak w małżeństwie są dwie osoby i każda ma swoją firmę na przykład, to wtedy bardzo dobrym jest zrobić tą intercyzę, żeby w razie upadku jednej z działalności druga była bezpieczna, więc możliwe, że o to tu chodzi, dla kogoś poczułam, no i tutaj z jakiegoś powodu weszło to w prywatne sprawy. Oczywiście zaraz sobie spojrzymy na inne kwestie jeszcze, ale czuję, że to jest ważne. O, widzicie, bo się pojawia siedem mieczy, tak jakby, zobaczcie, w prywatnych sprawach ktoś kombinuje, jak powiedzieć, zabezpieczyć pieniądze, czy inaczej powiem, stabilizację, prawda, finansową, żeby było bezpiecznie, bo tu z zewnątrz, zobaczcie, urzędy nadchodzą, już się czają, żeby tu coś skubnąć, prawda, no niestety, tak to wygląda czasem, więc
Może być taka historia dla koziorożców. Ciekawe. Dobra, zobaczmy dalej. Koziorożce, co tu dla nas? Ja mam w descendencie, więc to tak trochę też jest istotne. Król pentakli. No widać, że tutaj koziorożec chce być mądry, chce być przezorny, ubezpieczony, jak tak powiem, prawda? I widać tutaj, że ono, widzisz, intuicja, może ci ktoś doradził mądry tutaj, żeby w ten sposób działać, może ty w swojej mądrości też rozumiesz, że w ten sposób tutaj jest dobrze zadziałać. Jakieś tutaj czuję właśnie, że będziecie myśleć nad zabezpieczeniem, no bo pentakle, no to wiadomo, że tu może chodzić o pieniądze jak najbardziej, ale też o to, żeby było dobrze i w równowadze, więc no oczywiście, że tu też może chodzić o zdrowie, że ktoś tutaj w końcu zadba o swoje zdrowie, bo poczuje, że coś jest nie tak, prawda, jest jakiś brak równowagi i będziesz robić wszystko, żeby tą równowagę przywrócić, bo tu jest brak równowagi, że trzeba ciągle ją łapać, a tu już jest dobrze, tu już jest bardzo dobrze, masz taką dużą siłę, że nawet się dzielisz nią z innymi, zobacz. No, dobra, jeszcze radę do obu obszarów. O, król kielichów. Dystans trzeba mieć do tego wszystkiego. No bo kochani, też żeby się tu nie dać zwariować, żeby w jakąś paranoję nie wpaść, prawda? Bo tutaj czuję, że jakieś nadmierne koncentrowanie się nad takimi właśnie lękami, co kto może przyjść ewentualnie i zabrać i ukraść, to może sprawić, że to urośnie do potężnych rozmiarów i potem od takiego czegoś to bardzo łatwo właśnie w lęk, strach i jakąś paranoję właśnie wpaść, więc też uważajcie, kochani, na takie coś. Okej, dobra, ciekawy temat na sam początek, chyba pierwszy raz coś takiego się pojawiło. No i zobaczcie, mamy runę Gebo. Fantastycznie. Tak, równowaga, harmonia, fajna wymiana. No i król kielichów pokazuje, trzymaj dystans, bądź tu mądrym w tym wszystkim. Absolutnie nie dawaj się wyprowadzić z równowagi, nie dawaj się wytrząsnąć czy wybić ze swojej harmonii wewnętrznej. Co by się nie działo, emocje na boku trzymaj. Choćby w najgorszej burzy, staraj się patrzeć z pozycji takiego obiektywnego postrzegania, bo to zawsze pomaga, kochani. W takich, są takie osoby, które w jakichś krytycznych sytuacjach potrafią zachować zimną krew, prawda? No więc tu o to chodzi. Zachowaj zimną krew w tym wszystkim. Po prostu. Dobra. Dwa pentakle. Co to tu się zbliża? 10 buław. Czyli zbliża się koniec jakiejś trudnej sytuacji. Może faktycznie było słabo finansowo wcześniej i tutaj może przyjść jakieś wyrównanie jakieś, może jakieś pieniążki z urzędu może też przyjdą. Coś, co było ci wcześniej jakby niewłaściwie zabrane, nie wiem jak to powiedzieć, nieprawnie, może była jakaś pomyłka, może będzie jakieś wyrównanie, chociażby, nie wiem, w kwestii podatków. No coś tutaj czuję, że jakiś zwrot może być. Mamy 7 kielichów, czyli tu jakiś brak decyzyjności. No tak, decyzja będzie do podjęcia. Popatrzcie, że tu całość jakby czuje te sprawy takie. Może tak jest teraz, że faktycznie jakieś kwestie są dla was ważne, urzędowe, finansowe, biznesowe i może to gdzieś tutaj siedzi w waszych głowach, że nawet do domu z tym wracacie i dalej o tym myślicie, bo tutaj widać, że tu jest myślenie właśnie na ten temat, jak sobie poradzić, jak coś tam wyrównać, czy będzie dobrze, co tutaj przyjdzie później następnego. Zobaczmy, co tu ten rycerz, kto tu tak pędzi na tym koniu. No zobaczcie, 4 buławy. Kochane koziorożce, widać tutaj zmianę na lepsze. Dużą zmianę na lepsze, ale będzie trzeba decyzję podjąć, bo jak nie podejmiecie decyzji, to będziecie stać w miejscu i się kręcić jak ten bączek, tu jak te dwa pentakle. Żeby zakończyć tą trudną sytuację, trudniejszy okres, tu trzeba będzie gdzieś podjąć się lekkiego ryzyka i zadziałać, a przynajmniej podjąć decyzję, dokonać wyboru. Aha, o, dobra, mamy to. 7 buław i karta śmierci. Widać, że tu trzeba coś zakończyć.
Na pewno tak. Zobaczcie, rycerz kielichów, czyli znowu za dużo tych emocji, uczuć, za dużo takiego, no bo tak, wiecie, że w biznesie nie ma, znaczy nie powinno być emocji, prawda? Bo to są sprawy oparte na zasadach, regułach, kodeksach, regulaminach, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli gdzieś tutaj tych emocji za dużo u ciebie było względem tego, u ciebie albo może u kogoś, z kim współpracujesz, albo kogo masz obok siebie, to tu trzeba by to zmienić, żeby zakończyć, prawda, przetransformować ten cały lęk, strach w odwagę, w siłę, w moc. To, co tu jest pokazane, bo z tej pozycji, z tej perspektywy łatwiej jest podejmować decyzje, być logicznym, być praktycznym i obiektywnym. A to ja czuję, że tu jest ważne w tym czasie, kochani. Król Pentakli. Oprócz tego, że on mówi statecznie, powoli, do przodu, prawda? To jeszcze zachęca do tego, żeby mieć cierpliwość i na spokojnie działać. Zachęca do tego, by pamiętać o tym, że na niektóre rzeczy trzeba dłużej zaczekać, prawda? Nie ma co się tutaj pospieszać. Mamy pazia pentakli. I jeszcze do arcykapłanki. Do arcykapłanki. O, coś jakieś tutaj jest przyblokowanie faktycznie. O, dobra. Osiem pentakli. Tak jest. Kochane koziorożce, ale pentakli jest bardzo dużo. Czyli praca, nauka, koncentracja, powoli podążanie do przodu, załatwianie spraw, które są do załatwienia, priorytety tutaj poukładane i praca według priorytetów, działanie według priorytetów. Czyli zrób sobie listę, co jest najważniejsze na początek, co jest mniej ważne, to coraz dalej tam, prawda? I do przodu. Tutaj trzeba skupić się na tej swojej wiedzy, doświadczeniu wewnętrznym, żeby móc pójść do przodu, jakby zadziałać tak, żeby było dobrze, żeby było lepiej, żeby było jeszcze lepiej. Zobaczmy sobie następne karty jeszcze. Tak. Dla koziorożców. Dobrze, ok, idźmy po kolei. Dla koziorożców, co tu mamy? Zobaczcie, tutaj jest pokazane, żeby dotrzeć do celu, żeby odnieść sukces, najpierw trzeba sobie opracować ten cel, trzeba mieć ten cel wytyczony i wtedy możesz iść w tym kierunku. Dopóki sobie celu nie wytyczysz, no to gdzie masz iść, prawda? Trzeba znać swoją ścieżkę, drogę, żeby potem po tej ścieżce, drodze kroczyć. Może tego tu szukacie dopiero, kochani, a może się upewniacie w swojej ścieżce. Może się chcecie tu rozwijać, może zmienić karierę, może pójść w nowym kierunku, może nad czymś popracować, jakieś księgi postudiować, jakąś wiedzę, gdzieś zanurkować głęboko, bo arcykapłanka to też jest studiowanie. Bardzo głębokie, a tu widać 8 pentakli. Oczywiście, może ktoś tutaj będzie samo się rozwijał, prawda? Czyli to ten samorozwój, może na to tutaj będziesz stawiać, może nauka języków, tak jak mówię, doszkalanie, douczanie, poszerzanie swoich kwalifikacji, może właśnie rozwój duchowy. Tylko pamiętajcie, ja tu nie mam na myśli żadnego księdza, ani nic z kościołem, ani żadną religią. Rozwój duchowy dla mnie to jest samorozwój, to jest dostrzeganie tego, czego się nie widziało. To jest poszukiwanie i próba zrozumienia tego, czego wcześniej właśnie się nie widziało, nie rozumiało, prawda? To jest wchodzenie na coraz wyższe poziomy świadomości. To jest dla mnie rozwój duchowy, to żeby tu było jasne. Idźmy dalej. Tutaj jest jakieś zwycięstwo w jakimś przedsięwzięciu, no i to tutaj jest widoczne. Czyli może robisz coś, co osiąga jakiś sukces, co widzisz, że jest zwycięstwo, widzisz, że jest fantastyczny zwrot. Robisz coś, co inni doceniają może. Robisz coś, gdzie pomagasz też przy tym innym osobom i dzięki temu ty wzrastasz, ale oni też wzrastają, prawda? No tutaj przeróżne rzeczy. Kochani, nawet przekazywanie sobie informacji zawodowych,
to już jest pomoc innym. To, żeby to było jasne tutaj, że nie trzeba, wiecie, dukatami kogoś obrzucać, żeby pomagać. Pomagać można na wiele sposobów. A ja tu czuję, że słowem potraficie pomagać, jeżeli chcecie, jeżeli się zaangażujecie, to znaczy koziorożec, jeżeli chce, zaangażuje się, to potrafi pomagać, prawda? Dobra, co tutaj dalej, słuchajcie, mamy, już patrzymy. Jakiś tutaj, jak to się nazywa, konstruktywna krytyka, czyli valid criticism, czyli konstruktywna krytyka może się tutaj gdzieś pojawić. No to trzeba będzie obserwować, kochani. Tutaj się może to pojawia nam jako 7 mieczy i karta śmierci. Do tego jeszcze król tutaj jest, czyli albo o, jeszcze ten rycerz mieczy, bo rycerz mieczy, jak coś powie, to po prostu aż się sznurówki same rozwiązują z wrażenia. Tak, ale tutaj chodzi o to, żeby nie brać tego do siebie, dlatego dystans tu jest pokazany, tylko żeby się zastanowić, a może w tych słowach jakaś wartość jest dla mnie, może faktycznie tu jest jakiś kierunek dla mnie, może tu jest faktycznie jakaś podpowiedź dla mnie, prawda? Tak, zwróćmy uwagę, jeżeli ktoś krytykuje, bo po prostu, wiecie, klepie bezmyślnie, no to tutaj wiadomo, w prawym uchem niech wleci, lewym niech wyleci, ale jeżeli słyszysz coś, co jest wartością i mimo, że możesz w pierwszym momencie poczuć ukłucie, postaraj się, no bo jeżeli tego poczujesz jako ukłucie, no to jako samosabotaż wtedy, bo odrzucasz coś, co może być potencjalnym dobrem dla ciebie, potencjalną korzyścią, czy potencjalną możliwością. A tu chodzi o to, żeby nie odrzucać, tylko żeby, tak jak o karta śmierci, bierze tutaj do siebie, w znaczeniu nie do siebie, tylko do umysłu swojego, czy tam świadomości, analizuje, przemyśliwuje to, co badziewne wyrzuca, a to, co wartościowe zostawia. I zobaczcie, pentakli robi to samo. Obserwuje, przygląda się, wyciąga wnioski i potem teorię w praktykę, prawda, przekształca. Dobra, lecimy dalej, kochani. Good fortune, zobaczcie, jakieś szczęście tutaj idzie, jakieś marzenie ma szansę się zrealizować. Tak czułam właśnie tutaj, tak czułam. Tak, tutaj mamy jakąś sytuację, która wymaga delikatnej pracy nad tym, równowagi, harmonii, balansu i takiego delikatnego podejścia. I to tutaj widać na początku. Może to być właśnie w tych sprawach prywatnych, może być w jakichkolwiek. I co tutaj mamy jeszcze? O, tutaj jest bardzo ważna rzecz. Tutaj, kochani, może ktoś będzie się musiał rozstać, czy to zawodowo, czy prywatnie z kimś, ale to wychodzi wam na dobrze. I tobie, i tej osobie. Więc tak, jest tutaj jakieś pożegnanie z jakiegoś powodu, ale to jest słuszny powód. I później, no nie będę, dobra, po prostu nam to wychodzi na dobre. To jest korzystne. I wiecie, kochani, że ja to już przeżyłam. Ja to już przeżyłam. Bo ja mam tak, że jak robię te czytania dla was, tydzień wcześniej, bo tak muszę, żebyście mieli, prawda, na ten tydzień, co jest już aktualne. To ja, kochani, przeżywam to coś razem z nagrywaniem tego, rozumiecie? Żeby to było wszystko na świeżo. I są te osoby, które czują, to też tak mają. To już niektóre osoby tutaj mi w komentarzach pisały, że też tak mają właśnie, że też przeżywają to wcześniej, co później z tych horoskopach. Tak, i tu, kochani, ja czuję, że właśnie coś od ciebie odpadnie. Albo to będzie ktoś, albo prywatny, albo to będzie jakieś biznesowe coś, po to, żeby tobie się udało pójść dalej. Zobaczcie, orzeł. Orły latają, słuchajcie, samotnie, jakby nie było. Patrzą z perspektywy, widzą szersze ujęcie jakby, szerszy obraz. I tutaj jesteś w stanie, zobacz, triumfować nad jakimiś kłopotami, przeciwnościami, ale musisz spojrzeć z perspektywy, z wyższego ujęcia. Nie możesz patrzeć z jednego tylko punktu. Porozmawiaj z kimś, dorać się, poszerz sobie tutaj perspektywę spojrzenia, sięgnij po twoją intuicję, twój głos wewnętrzny, sięgnij po świadomość, swoją wyższą jaźń, która jest cały czas po to, żeby ci pomagać tutaj, i zobaczysz, że
że zobaczysz właśnie to szerzej i że powiesz, okej, widocznie tak musiało się stać. Bo ja czuję, że tutaj szczególnie w sprawach zawodowych będą jakieś rozstania, zdrowe, dobre rozstania. Tak, dobra, prawda ukryta. Ktoś tu mówi, że wie, że namieszał. Ja tu czuję, że to jest tu. Tak jest i popsuł. Ten ktoś namieszał, popsuł, dziadostwa narobił, wie, zdaje sobie sprawę. Oczywiście ja zawsze mówię wybacz, no bo po co masz nosić to brzemię, ten ciężar w sobie. Ale ja jak wybaczam, to jednocześnie mówię ok, szerokiej drogi. Nie z żadnej mściwości absolutnie, tylko kochani, żeby po prostu móc doświadczać życia każdy na swój sposób, bo każdy z nas jest inny, prawda? Jeżeli ktoś tu namieszał, to znaczy, że nie pasujemy do siebie, to znaczy, że każdy musi iść w swoją stronę. To jest moje podejście i może twoje też. I druga wiadomość, ktoś tutaj ciebie wszędzie szuka, a tutaj widać, jakieś miłości się szykują, jakieś relacje fajne. I teraz zobacz, żegnasz się z kimś, robisz miejsce w swoim życiu, pojawia się ktoś nowy. Tak czuję tutaj dla kogoś. No, dobra, mini wybierz kartę na koniec. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Tak. Ok. 1, 2, 3. Jedyneczka. Może numer 2. Zdecydowane tak. I numer 3. Tutaj mamy zdecydowane nie. Dobrze, kochani, to tyle. Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa, pa.